Witamy wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku GameTroll TV. Z tej strony Klaudia, Carlos i ja, czyli Piotrek. Mamy dzisiaj wam do pokazania, zgameplayowania grę pod tytułem Spaghetti. Dokładnie. Tak. To jest grana, czyli generalnie rzecz biorąc prosta, taka zręcznościowa a la bierki gra, tylko że zamieniamy bierki, patyczki na, uwaga, spaghetti pięknie podane na talerzu z klopsami. Są klopsy. Sznurówki, tak, z klopsami. Więc generalnie dla tych graczy... O co chodzi w grze? O, tłumaczę. Jest moja kolej, przedstawiamy mi klepsydrę, mam 20 sekund na to, żeby jak najwięcej makaroników wyciągnąć. Mogę to robić tylko jedną ręką. Ciągnę makarona i wyciągam go, odkładam do siebie i gram tak dalej, aż albo skończy mi się czas, albo jeżeli pobrudzę stół, bo nie wypada być hamem i prostakiem, żona mnie z domu wyrzuci, jak źle pobrudzę stół. Jeżeli makaron dotknie stołu, albo chłopczyk spadnie na stół, no to jest koniec gry. No to już ham i prostak. Absolutnie, ham i prostak. Wersja dla takich romantyków, albo jak ktoś chce mieć pikantny wieczór, no możemy zrobić jak w tym, jak w Zakochanym Kundlu, to... Oczywiście, sami widzicie, że mamy różne kolory. Mamy zielony, żółty, czerwony, tak, i czarny. Jajeczny klasyczny, pomidorowy, szpinakowy i sepia. Co po prostu oznacza, że mają inny kolor, nie, punktacja. I krótsze są, tak? Żółty, tak, jest najkrótszy, żółty najkrótszy, jest najmniej. Tak. Czarny jest najdłuższy, więc najbardziej punktujemy. Kto pod koniec gry, kiedy już skończymy wszystko wyciągać, pozbieramy klopsy, ma makaron o największej liczbie punktów, wygrywa. To gramy! Klaudia, zaczynasz? Ja pierwsza? Tak, czyli konory. O matko, no ja, dobra. Uwaga, przy razu mogę się przyjrzeć. Jedną ręką gram. Jedną ręką. Uwaga, gram. Trzy, pięć. Jedną ręką. Raz, dobra. Dwa, trzy. Raz. Dum, 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 dum. A ja pilnuję czasu. To ty pilnuj, ja będę wstawiał klepsydrę, ty pilnuj czasu. Czekaj, patrz, patrz, a, patrz, a, patrz, a, patrz. Profesjonalistka, patrz, profesjonalistka. Patrz, widać, kto obiad w domu robi. Ja to muszę oddać. Tak, odkładamy. Teraz Klaudia, jako że przygotowuje posiłek dla Piotrka, może mu trochę ten przemieszać. Tak, ten danie. Tutaj, to pamiętaj, żeby nie dotykało stołu. No, nie, elegancko, nie, elegancko, będzie, podaję. Nie będzie. Bardzo proszę. Dobra, to teraz ja przekładam Piotrkowi, uwaga. Ale jak coś ty mi zrobiła z tym stołem? Spaghetti. Spaghetti, czy już? Już, tak, go. Bach! Jedną rączką. Wszedłem tutaj na obiad w gości i dostałem spaghetti. Rewelacja. Do szczurów. Wolniej, wolniej, nie spiesz się. Jak wolno jesz, to się bardziej najadasz. Pamiętaj. Chcę wam dwóch specjalistów, naprawdę. Do mózgu dociera po 15 minutach, że jesteś najedzony dopiero. Jeszcze co? O, chyba już koniec. Czas. Czas. Dobra. Czas. Bach. Chcesz mi coś przemieszać na stole? Tak, tak ci bardziej chcę. Przemieszać. Przemieszać chcę. Ciekawostka wydawnicza, którą dowiedzieliśmy się od Davisa Granna, to jest to, że szukali w Chinach sztucznych klopsików, ale skończyło się na takich trochę piłeczkach ping-pongowych. Dobra. Ale fajnie pomalowane. Uwaga. Czas start. Tak, dawaj. Ja chciałem powiedzieć, że ja oczywiście jem tylko klopsiki sojowe, więc ja w ogóle tych nawet nie ruszę. Carlos jak Carlos. I mówcie mi... Ten już nie. Dobra, poczekaj, muszę tak ten... Nie ma co ułatwiać, nie? Nie. Jeszcze popatrz, taki... Proszę bardzo, trzeba tak... Za dużo miejsca już jest na tym stole. Aha. Klopsiki z Ikei, więc ten. Czy? Już trzy, cztery. No, patrzę, ci ładny. Profesjonalistka. Doskonale. Klopsiki można łapać, można też je wziąć za punkty, pod warunkiem, że klopsik nie dotyka żadnego makaronu na stole. Czyli ten, jeżeli klopsik sobie... No niestety. Przygotuj, kochanie, ten posiłek. Tak, czy już? Czy już? Czas. Bum! Dawaj. Makaron, szakaronka. Dobra. Ucieka. Po prostu nie. Po prostu chyba nie. Ale to takie jest uparty. Ja go zjem. Nie! No panie. Przemieszasz coś mi? Jak mi przemieszasz, to... Poczekaj, jeszcze zbrączę. Taki węzeł. W każdej grze może być negatywna interakcja. Uwaga, dodatek z kultystami będzie Spaghetti Monster. Kurde, co ja zrobiłem? Dobra, to ja zostawię to dla Klaudii. Patrz co ci Piotrek ugotował. Specjalność Piotrka. Zakładu, dobra, tak. Uwaga. Czekaj, jeszcze koniec, nie, uwaga. Mamy klepsydrę. No już. Uwaga, start, muszę no ci tego klopsikać i muszę go jakoś tak w gniazdku ubić. Trzy, cztery. Można by taki ten wariant właśnie, jak w sklepie są takie makarony gniazda, takie zawinięte. O, nie. Proszę.
Słuchajcie. Macie? Nie, kochanie, po prostu nie, jednak nie. Ubrudź talerz, ubrudź stół. O! O! Nie. Muszę to oddać. No to nie, teraz coś tam, upiść coś tam dla mnie, ale bez przesady, kochanie, no ja ty wiesz. Jak tak gracie, nie, to nie, bardzo nie, proszę. Tak proszę. Tak będzie. Ale dostanie takich nawyków przy nas, że tak, że... Następny raz, jak dostanie jakiś makaron, to dostanie taki poskręcany. Klopsik ukryty gdzieś tam pod makaron. Już, gotowy? No nie. Pa. Już, poleciał czas. Ty, fajt łapa, fajt łapa. Proszę, karę. Masz, okay. Masz, cwaniaku, jeden. Raz, pięć, osiem. No i startuj, dawaj. Mówię, że tego próbowałeś? Ale on inaczej leżał. I co teraz? To trzeba jakoś tak taktycznie, poczekaj, ja sobie tak troszkę poprzeć. Taktyczny zmian? Nie, ten nie. Aj, dobra. Ja bym to zostawił, bo to jest rewelacyjnie. W takim razie... coś dla Klaudii. Znaczy, przy wrednych graczach, którzy dobrze tutaj zawijają ten makaron, to wcale nie jest takie proste. No już generalnie, żeśmy go w ogóle go splątali. Możemy na kokardkę coś zawiązać? Chyba może tak. Makaron kokardki teraz robimy. Chyba tak. Nie, no to zobacz, no, co on robi, zobacz, uspokój się, ty już, już! No wypada dać jej wygrać, no i czas! No już nie. Co wypada, co dać wygrać? Jak ty po prostu nie umiesz wygrać. Ja jestem w gości, przyszedłem tutaj, więc wiesz, nie wypada mi tak po prostu chamsko się zachowywać. Tak. Zaprosili na makaron. Tak, i co jeszcze, Trzy, cztery, graj! Tak. Czas już leci. Ale nie pukaj tym, nie? Bum. Poleciał. Zwiąż go. Jedną ręką. Musimy kiedyś nagrać, wiecie co, packę, a już pobrudził, jaki prosiak. Musimy kiedyś packę na muchę nagrać, wiecie co, na mnie grałeś. A ja do dzisiaj mam ślad, jak z Klaudią grałem. Nie, to poczekaj, spidziem. Ze mną, nie, packę na muchę masz po mnie chyba. Uwaga, Carlos, trzy, po każdym mam ślady. Dobrze, jeszcze zęby mam wszystkie. No. Który to był? Jeden z tych, dobra. Tak. Któryś czerwony, nie wiem, czekaj. Ej, tak nie można! Poczekaj. Nie, już. Raz. Raz, dwa, daj szat. Nie, coś ci nie zostawił. Mówię, że no tak chciałem. Dobra, weź tak podkowi tutaj tak zrobić. Szachermacher. Ty weź, bo on wszystko weźmie inaczej, Carlos. Nie no, właśnie widzę. Aż ja generalnie bieda z tym makaronem, ale ja chudy jestem. Głodny będziesz już właśnie. Klawia to po prostu. Ja po prostu dużo jem. Czekaj, uwaga. Dobra. Blum. No. Bum. Od którego tutaj ten wiesz? No, dajcie z Bogiem, że łap, czemu nie łapać? Klopsa? Mogłeś klopsa łapać. Bo się pogubiłem, myślałem, że nie można. No właśnie, czekaj teraz. Dobra. Musimy chwilę teraz poczekać. Nie, już nie możesz, już skończył. Ale nie, no, ale jakby teraz próbuję ten. Nie, no tak, to nie zawijajmy. Jak zawijajmy. Tylko kartkę mu zrób. No już, tak. Raz, dwa, trzy. Dobra, teraz spróbujemy, może czekaj, bo nie, spróbuję tak, troszkę go tak. Posmyrgać. Nie dotknął. Dobra. Tu go wrzucimy. Wyjdzie czy nie wyjdzie? Nie wyjdzie. Chyba, że tego wrzucimy, też nie wyjdzie. Czas! Nie ma co brać, czekajcie, no trzeba jakoś tak... Słuchajcie, z krótkiej gry po prostu... Z krótkiej gry robimy po prostu jakiś epicki gameplay. Dobra. Czas start. Dobra, chłopca. To ona rozłoży teraz to wszystko. Mają się reklamę chyba. Klaudia zakończy. Rozbiłaś makaron. Bank makaronowy. Tak. Napadłaś lubelnę. Nie! Ja nie wiem, czy ma sens w ogóle liczyć. Ja nawet nie będę liczył. Bo generalnie nie widać, że Klaudia wygrała, ale to jest ze mnie. Ale powiem, żeby... to nie jest istotne, co jest drugi, trzeci. Słuchajcie, bo graliśmy w wariant najprostszy, tak poza tym. Bo w wariancie trudniejszym możemy sobie po pierwsze zamienić talerz duży na mały, żeby było weselej. Tak jest. Możemy sobie dołożyć czwartego klopsika. Wow. I co więcej, mamy jeszcze przepisy. Możemy zrobić alio e olio, pesto verde, możemy zrobić alla norma, czyli generalnie, żeby dostaniemy dodatkowe punkty, jeżeli w ciągu jednego swojego zagrania uda nam się zebrać takie makarony, jak są tutaj podane. Czyli na przykład w mojej turze uda mi się wyciągnąć czerwony, zielony i żółty, to zrobiłem arabiatę i dostaję dodatkowe punkty. Słuchajcie, ja wam się... Głodny się zrobiłem. Tak, ja też troszkę. Ale mam ochotę na makaron. Zaraz sobie coś zamówimy. Tak. Słuchajcie, jak wam się gra podobała? Dla kogo to jest gra? Na imprezy na 100% bym powiedziała. Z dziećmi, jak najbardziej.
Na imprezy z dziećmi. Na kombo! Też. No, słuchajcie, w pewnym wieku niestety trzeba chodzić na imprezy z dziećmi, bo nie ma co z dziećmi zrobić, niech śpią tam, a my imprezujemy. Ale jak chcecie tak, się pobawić, ja z moją rewelacja. Gram z swoją córką i sprawia jej to radość, tak? Naprawdę jest dużo zabawy. Dajesz jej wygrać? Wiesz co, może nie robię takich tutaj takich pętelek jak wam, ale myślę, że w takim wariancie prostym da się zagrać z dzieckiem i to jest fajna zabawa. To się wpasowuje w ten taki, cykl właśnie, tak, zręcznościowy, coś pomiędzy mistakosem, bardziej zaawansowanymi gierkami, tylko z makaronem. Słuchajcie, jeśli lubicie po prostu gry zręcznościowe, chcecie miło, fajnie spędzić czas nad, chyba że plączycie tak jak my, ale też jak najbardziej było miłe, i po prostu chcecie się rozerwać nad prostą grą zręcznościową, to wydaje mi się, że spaghetti jak najbardziej jest dla was i nie będziecie się czuli zawiedzeni. A ja idę, tylko polecam tak, zjedzcie coś wcześniej, bo naprawdę mówię, ja się robię głodny, patrzę na ten talerz, także... To zamawiamy pizzę. Dokładnie tak. Tyle na dzisiaj, do następnego razu, trzymajcie się, hej! Hej. Jeśli gra ci się spodobała, najszybciej wyśle ci ją rebel.pl. Godny zaufania, największy sklep z grami w Polsce.